Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Ten odcinek nie byłby możliwy, gdyby nie EA Games Changers. Dzięki bardzo. I tak, ostatnio sobie zrobiliśmy to malowanie do mojego samochodu. Tutaj mieliśmy mały problem z malowaniem tylnego zderzaka, właściwie tyłu tego samochodu. I tak pomyślałem, że moglibyśmy spróbować zrobić tu jeszcze jedną modyfikację, jeśli chodzi o wygląd. Popatrzcie tylko. Chodźmy na tył. Edytuj. Winyle. Dekale. To się dekale nazywa. Czemu tak? Nie wiem. Zmniejszamy sobie tą warstwę tutaj. O, właśnie to. Edytujemy ją. Patrzcie na to. Hops. Zmniejszamy ją sobie. Cyk. Ja ją zaraz pokażę. Ja mam tu pomysł. Tak, zmniejszamy ją troszeczkę. Pochylamy w tę stronę. Nie ma tu innego wyboru, bo tutaj w jednym miejscu jest bóg. Ja, jak chcecie wiedzieć, o co chodzi, to poprzedni odcinek sobie odpalcie, to wszystko zobaczycie, o co tam biega. No i tu musimy jakoś tak równo to zrobić. Poczekaj, ta coś takiego, nie? Ok, git. I teraz musimy to chyba jeszcze odwrócić. Czekaj. Tył, warstwa. No, chodź tu. Odbij na drugą stronę to. Więcej ustawień sterowania. Ale czemu nie mogę tego odbić? Nie ma tutaj takiej opcji. Cholera. Dodaj winyl. Precyzyjne sterowanie, więcej ustawień. Odwróć. Ej. Czemu nie ma tutaj opcji? A tu w sumie i tak jest źle, trzeba zmniejszyć. Cyk. Ty, a co tutaj? Ty, a może bym... Ty, mam inny pomysł, jak to możemy zrobić tutaj. Tylko jak to się skaluje tutaj, to można tylko... Znaczy całe tak powiększyć, nie można na przykład wydłużyć tej naklejki, nie? A co jakbyśmy zrobili coś takiego? Pyk. Tutaj. I teraz dali te takie moje rzeczy tutaj. I szkoda, że nie można duplikować tych naklejek, tylko za każdym razem trzeba tutaj sobie szukać od nowa tej naklejki i ją wybrać, nie? To jest trochę słabe. I tak, tu sobie zwiększymy, zobaczmy, czy tak się da to jakoś w miarę ładnie zrobić. Okej, coś takiego. Kolor czarny. Ops. Nope. Lepiej zróbmy to tak. O, tak będzie dobrze wyglądać, nie? Cyk. Okej. I tutaj też nie mogę tego... O co tu chodzi? Nie mogę stuplikować tego. To wcześniej można było, nie? Jeszcze raz, może coś się zbugowało, wyłączyło. A wiem już chyba, o co tu biega. Tu chyba trzeba oddzielnie dla każdej naklejki, jeśli robimy tył. O kurde, przesunąłem ją. A ja chcę tak. Cyk. Tu jeszcze raz dodamy z drugiej strony. Tutaj nie możemy jej odbijać, jak jesteśmy na tylnym zderzaku. Jak jesteśmy na bocznych drzwiach, to można ją odbić, tą naklejkę. Dlatego tu musimy sobie dać tak oddzielnie. Może w miarę równo to się uda zrobić, ale w sumie nie jest to aż tak istotne, żeby to było super jakoś tam równisieńko, nie? To w końcu ma być taki, jakby ktoś przyszedł i sobie rypnął tą farbą, tak o. Jeszcze może większe trochę. Tak, dużo większe. Hops. Dobra, precyzyjnie to ustawimy. Coś takiego. Dobra. I teraz dajemy sobie jeszcze... Wow. A to? Co to nam się tu wzięło? Dobra, zwiększamy. W sumie może nam załatwić od razu sprawę. Cyk. O. Pięknie. Dobra. Ekstra.
I teraz dodajemy jeszcze raz te takie łzy, nie wiem co to jest, tak jakby farba ściekała czy coś, nie? Dodajemy sobie to cyk. Tutaj odwracamy może w ten sposób. I tutaj nie mogę teraz tego odbić, nie? Jakbyśmy tam chcieli, ale dajmy. Dziwnie to będzie ściekać jak. Nie? Lepiej jakby ściekało od góry zawsze. Chyba, że damy to na przykład tutaj. O! Tak, dajmy sobie to tutaj. Cyk, coś takiego? Nie? Na czarno to walniemy i edytujemy tą naklejkę, która jest na środku. Wtedy będzie cudownie. Pyk i dajmy czarny. O! Wróćmy sobie i teraz tę naklejkę poprawimy, dajmy ją do góry. Popatrzcie na to. Zobacz. Ej, ale z boku to i tak wygląda, jakby to był jakiś kolor chyba. O, z od góry widać, jakby to był jakiś kolor, a nie, jakby nie było naklejki, nie? No i mamy coś takiego, no takie proste malowanko. Tu możemy jeszcze dodać sobie na bocznych drzwiach, żeby tak było ciekawiej. Możemy poprawić tę naklejkę. Zwiększmy ją. I dajmy ją w ten sposób. O. I tu dajmy. A, czekaj, tu już można odbijać. O, 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 o. Odbicie lustrzane, czekaj, zrobiło się. Zrobiło się, dobra. I teraz dodajemy jeszcze tutaj jakiś taki o kwadrat. Wybieramy kolor czarny, powiększamy, cyk. Teraz kryjemy to tutaj. Kurde. Coś takiego nam wyszło. Ok. I teraz byśmy sobie jeszcze ten napis tutaj zrobili. Dodaj. Czekaj. Jak tutaj zrobić? Sortuj warstwy. O, właśnie. Pięknie. I możemy dodać jeszcze jakieś tam napisy, jakieś symbole może. Dajmy sobie pandem. Możemy coś dać. Okej. Hops. Tutaj można sobie tak skalować też delikatniej. Hops. Cyk. Spoko. Co tam jeszcze możemy dodać ciekawego? To może dajmy. O, wiem co możemy zrobić. Dajmy na masce. Właśnie nie wiem czy. Czekaj. A na masce nie można nic dać. O! A no bo to chyba należy do góry, dobra. I tu dajmy sobie coś takiego. Patrz na to, ziom. Zmniejszamy. Cyk. I jeszcze zrobimy jedną rzecz. Czyli dajmy sobie. Pomalujmy jedno światełko na czarno. Mam nadzieję, że uda się to zrobić równo. Chyba tak. Czekaj, muszę to tak z góry jakoś. I cyk. Idzie trochę czasu na to malowanie, nie? Myślicie, że to się opłaca? Żeby robić jakiś swój. O kurde, tu widzę jakiegoś buga, zobaczcie. Nie można tego światełka do końca pomalować. Widzicie? Jest taka tam kreseczka. A nie, to może być. Bo to jest jakby. Jakby rant, nie? Tego światła. A musimy to jeszcze przekrzywić trochę. Fajnie, że można to precyzyjnie tutaj nakładać. A myślicie, że będzie dobrze? Chyba tak. Dobra, mamy. I teraz czachę dajemy w dół. Jeszcze możemy ją trochę zmniejszyć. Cyk. I tylko z jednej strony będzie. Tutaj w niektórych samochodach można te światła chyba chować, jakoś ten. Przez niektórych aut w ogóle roadstery można robić, także. Chyba Silvię jakąś tam widziałem roadstera. To jest bardzo ciekawe. O, tutaj mi się coś źle zrobiło, patrzcie. Musimy sobie wrócić do bocznych warstw i tutaj mam taką naklejkę, którą trzeba skopiować na drugą stronę. Pyk, i teraz już mamy git. Dobra. Zapisz zmiany,
pyk, zastępujemy. I teraz pytanie... Społeczność. Właśnie, jak ja mogę sobie... O, jest udostępni. Coś takiego. Udostępniono winyl. I teraz wchodzimy w społeczność. Najnowsze. No nie widać, tutaj ten przód jest taki nieciekawy, no. Musiałbym dać jeszcze jakieś napisy, jakieś coś tam ten. Ale myślę, że i tak lepsze niż to. Czy to, nie? No, nie wiem. Nie, no, są tutaj jakieś detale takie fajnie porobione może w tym. Ale mi się coś takiego podoba. Cyk. No tutaj bardziej z tyłu coś tam widać. No zobaczymy, jak się będzie tym samochodem teraz jeździło z takim malowaniem. Podgląd auta. Człowieku. A, właśnie, to teraz możemy w sumie... Nie, dobrze jest, niech będzie tak. I co, wyjedźmy sobie może na dzień, bo jest mało kasy. Ostatnio żeśmy dużo tych wyścigów nocnych robili. Teraz może tak dla odmiany zrobimy sobie coś innego, ok? Pojeździmy sobie wyścigi te dzienne. Mam samochód zrobiony typowo pod wyścigi. Ja już kiedyś robiłem chyba takie malowanie w jakiejś grze. Jakimś chyba Need for Speedzie Wordzie. Tam sobie zawsze sam malowałem kurki. Wow, ale to grafiko jest. Spoko wygląda ten kolor na samochodzie. Bardzo mi się podoba satyna. W tym kolorze, tak? Bo satyna ogólnie w tych nowych grach wygląda tak, jakby to była jakaś stara gra. Nie wiem, czy wiecie, co mam dokładnie na myśli. Co tu mamy? Jazda na tor? A to skok jest, dobra. Tutaj mamy jakiś skok i możemy sobie wjechać na tor. No to zobaczmy, jak to wygląda. To jest taka hopka, którą możemy zrobić. Aha, ojej, ja nie wziąłem sobie wyzwań. Poczekaj, poczekaj, bo tu można jeszcze chyba wyzwania sobie wziąć. Chyba, że ja mam jakieś do roboty. Misje poboczne. Wyzwania, wróć do garażu, masz nowe wyzwanie. No właśnie, lipa. Te wyzwania czasami się same praktycznie robią. Ciekawy jestem, czy jak teraz, bo zmieniliśmy sobie kolor lamp. Ciekawy, czy jak teraz sobie wyjadę w nocy, to ciekawe, czy będzie inna ta taka poświata. W poprzednich Need for Speedach chyba tak było, więc no. Dobra, wyzwania wyścigowe, teraz weźmiemy sobie coś w dzień. Pyk. I już mamy wyzwanko, to się praktycznie samo robi, nie? Dwa zawody dzienne. Musimy o poziomie 180+. To może być trudne. Jedź w strudze aerodynamicznej przez 5 sekund. A jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, kochani. Patrzcie, wchodzimy w moje auto, wchodzimy sobie w osiągi. Przedmioty pasywne, właśnie, zobaczcie. To jest chyba tutaj dodatki, wchodzimy. To jest zategowane. O, zakłócacz radarów. I to będziemy mogli sobie jakoś włączyć. To będziemy mogli sobie jakoś włączyć i pewnie sobie te systemy później będziemy mogli dodatkowo odblokowywać. To pewnie będzie przydatne przy pościgach, nie? Zakłócimy radar i gdzieś tam skręcimy ciul wie gdzie i korweta nas już nie doścignie. Oglądaliście odcinek, gdzie korweta mnie goniła? Kurde. Zestresowałem się wtedy dosyć mocno. No ale jakoś żyję, kurde. Spoko są te takie stawki, gdzie nam się wczytuje gra, możemy sobie dokładnie obejrzeć auto. Trochę tak z przodu tego auta brakuje czegoś, nie? Jeszcze sobie coś tam powymyślam. To co, jedziemy na tą skocznię obejrzeć sobie tor wyścigowy? Tutaj trochę, jak wbiłem do tej gry, to od razu chciałem jeździć po lewej stronie. Bo trochę takie nawyki z Forzy, ale też z ETS-a. Dużo sobie gdzieś tam gramy w tego ETS-a na live'ach. Czekaj. Tu? Tak. Tu mamy hopę. Jak chcecie wbić na moje live'y, to po prostu wpiszcie sobie w wyszukiwarkę luceklive.pl i będziecie mogli być na moim live'iku. I tak. Robimy tutaj jump. Tu po prostu musimy jakąś tam odległość skoczyć, nie? I tyle. No proszę, jedna gwiazdka. Trochę mało, tam moglibyśmy się tym samochodem nawet rozpędzić do znacznie większej prędkości, ale jest tor. W Paybacku też mieliśmy tor, jakby tor.
Ty tu można wyścigi NASCAR robić. Zobaczmy. Ej, tu może się będzie osiągać maksymalne prędkości samochodu. Chociaż nie, myślę, że na jakiejś autostradzie, gdzieś gdzie się troszeczkę z góry jedzie, tam będą prawdopodobnie najwyższe prędkości osiągane. Tutaj będziemy robić jakieś stunty, może jakieś takie tego typu rzeczy, nie? Dobra, uwaga, mamy skok, ale mnie by interesowała prędkość, bo tam mamy opcję, żeby... patrz, mamy kilka tych skoków śmiesznych. Aha, bo tutaj się na prędkość wjeżdża, dobra. Ja myślałem, że trzeba po tym jajku jechać. No to co, rozpędzimy się trochę. Jaki... Właśnie, ja nie zwróciłem uwagi, ja tu mam wielką deskę z tyłu. Fajnie, bo aż tak mocno mi się nie rzuca to w oczy. Nie wiem, wolę chyba taki przyczepiony z tyłu, jakoś bardziej mi się te spoilery przyczepione z tyłu podobają, ale musielibyśmy nałożyć na to naklejkę taką, która imituje włókno węglowe. Wtedy ja będę bardziej się cieszył. Dobra, ile mamy? 213, pyk. 214 km na godzinę, teraz wypadałoby zawrócić. Hej, hej, co słychać? Niewiele. Wszystko gra? Ops. Atakuje ci jazdy, co? Nawet ty nie wiesz jak. O, i tu mamy jeszcze jakiś... ...karta dzieciakom sąsiadów. Różowy i ma pedały. Jaką potrafi rozwijać? Czekaj, myśmy tutaj skoczyli, to nam się nie zaliczyło, czy jak? Słuchaj, mam trochę... Ten skok też skoczyłem i się nie zaliczył? Aha, bo to się zaliczy dopiero chyba wtedy, jak skoczymy na te trzy gwiazdki, nie? Ana dzwoni do nas, że chciałaby pojeździć, ale niestety w poprzednim odcinku gliniarz skonfiskował jej auto i nie ma teraz czym jeździć. No i teraz jeździmy te wyścigi... Będziemy jeździć te wyścigi dzienne chyba, albo jakieś rzeczy... W dzień będziemy sobie robić. Tutaj jest masa różnych aktywności, billboardów do rozwalania i tak dalej. Ale my sobie zobaczymy, co tutaj jest jeszcze do dyspozycji. Trochę wyścigów w mieście nam się pojawiło. To może sobie pojedziemy na ten, bo jest najbliżej. I tutaj sobie porobimy różne wyścigi. Ale już prawie na całej mapie nam się te wyścigi pojawiają, które możemy sobie robić. Tutaj jest jakieś inne miasto. Port Murphy, tak się nazywa. A może to jest jedno wielkie miasto? To jest może jedno wielkie miasto, ale ma też wiele takich bezdroży. Patrzcie, tu może będzie można gdzieś sobie jeździć. To jeszcze to poogarniamy. Teraz muszę wyjechać jakoś stąd. W zasadzie mógłbym użyć szybkiej podróży. Ale po co, jak tu mamy hopę i już będziemy po drugiej stronie, nie? Hop. Ty, ledwo co? Ledwo co się zmieściła ta moja Asuka. Właśnie, mogłem dać rejestrację Asuka. Nie powinien się przyczepić, że to jest normalne imię. Dobra, zobaczmy. Zbieramy tutaj. Ja nie wiem, to później będzie można chyba na samochód nakładać, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Właśnie, sklep z częściami. Musimy sprawdzić, co to nam daje. Sklep z częściami. Mam do tego. No tu mam chyba dostęp do części lepszych niż mam? Nie. Ale to chyba mogę też kupić z poziomu garażu, prawda? Chłodzenie mogę lepsze kupić. Układ wydechowy. Wiecie co? Jestem ciekawy tego. Czy zmieni nam się dźwięk? Prędkość i przyspieszenie nam się zwiększy trochę. No, okej. Może być. Pyk i... No, turbo by się przydało też, nie? Tutaj już możemy sobie coś tam kupić. Sporo nam się zwiększa... ten... No ale, tu trzeba hajsy na to zdobyć, także będziemy musieli tu zajechać. Bo wypadałoby wygrać wyścigi na poziomie 180, tak? Mój samochód jest na poziomie 120 coś teraz. Więc jeszcze nie czas na to. Ale zaraz sobie go stunigujemy, jak właśnie zdobędę trochę więcej kasy na to. W ogóle tak pomyślałem sobie, że lepiej będzie, jeśli będę nagrywał takie odcinki godzinne. No bo wtedy więcej jestem w stanie zrobić na tym odcinku, niż jak
nagrywam takie 30-minutowe jak zwykle, tak? Bo tutaj jest naprawdę dużo do robienia w tym Need for Speedzie, a też chcę, żebyście zobaczyli grę. Oczywiście, jak ktoś nie chce sobie tam spoilerować fabuły, to nie musi oglądać tej fragmenty fabuły pokazuję, no bo przechodzę całą karierę. O, tutaj jakiś policjant jedzie. Pyk, dobra. Z tym, że wiecie, każdy z was może sobie karierę przejść jakoś tam według swojego uznania, nie? Tutaj, fajnie wygląda teraz porysowany, to wygląda jakby była to część malowania, te obtarcia wszystkie. Ha! Dobrze jest. Tu wygląda z tymi czarnymi światełkami teraz jak jakiś starszy Skyline, prawda? Dobra, cel, pierwsze miejsce, jedziemy. Dobra, poszli. W zasadzie moglibyśmy też pokusić się o wymianę felg, bo ja tam chyba mam te felgi od samego początku i chyba nie kupiłem ich, tych innych, dlatego że nie miałem pieniędzy. A jak sobie pojeździmy troszeczkę tych wyścigów dziennych, to tych pieniędzy będzie więcej. Sej. Ło. Oj. I co teraz? Chyba gra zrobiła mi screenshota. Albo screenshita. Pierwszy crash, o kurde. Nie wiem, tu mi się nic nie pokazuje, jakby. Nie mogę nic zrobić! Dobra, Alt F4. Alt F4 nie działa! Jeez, to się już wyłączyło! Ja pierdziut. What the fuck? Dobra, uruchomiłem grę ponownie. Przejeżdżam pod mostem, uwaga! 3, 2, 1... Okej, działa! Więc to chyba nie był problem tego wyścigu. I gra działa prawidłowo teraz. Mam nadzieję, że na dłużej. Chociaż mam ją odpaloną już od dłuższego czasu i może coś tam komputer po prostu nie dał rady, nie wiem. Ale powiem szczerze, komputer też mi się dość mocno grzeje przy tej grze. O. Także już chyba dochodzimy do momentu, kiedy moja karta graficzna sobie nie daje rady z najnowszymi grami, a jest to 1070 GTX i dosyć wiekowy już procesor i7 6700, nie? To jest szóstej generacji, to chyba, nie wiem, 15 roku to jest? Czy z 17? Nie mam pojęcia. W każdym razie, no, już nie najlepszy sprzęt i jeśli chodzi o kartę graficzną, no to wypadałoby sobie to wymienić, w końcu, na coś mocniejszego, nie uważacie? Dobra. Ciekawe, kiedy będę mógł włączyć ten zakłócacz radarów. Prawdę mówiąc, jak teraz jechałem na ten wyścig, to jechałem koło liniarza driftem i jakoś specjalnie nie zwrócił na mnie uwagi podczas dnia, także no, bardzo ciekawe. Ale faktycznie jedną rzecz chyba trzeba tutaj zmienić. No właśnie, ciekawe, czy mogę. Nie, nie mogę. O, szybki tunik. Ej, mogę! What? Czekaj. Jedną rzecz bym musiał zmienić. Dodawanie, bo podczas gdy jestem na zakręcie i dodaję gazu, tutaj warto jednak, żeby samochód nie wchodził w ten drift, nie? I no mi samochód cały czas driftuje przez to, że mam to ustawienie takie zrobione. Teraz robimy tak, szybki tuning, pyk. Teraz styl driftu, próbuję na dół zejść, ale nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Czemu nie mogę?
szybki tuning. Na dół. Nie mogę, kurde, dobra, muszę jechać na drifcie. Szlak. Podczas wyścigu nie do końca można to modyfikować. Warto przełączyć sobie na styl driftu na hamulec. Dlatego, że no jest taki moment, kiedy próbujesz tym samochodem dogazować na zakręcie. O, jak teraz, nie? Chcesz dodać trochę gazu i samochód wchodzi w ślizg. I wydaje mi się, że w tym Need for Speedzie nie do końca jest to dobre, jeśli chodzi o prędkość wyjściową. Więc warto jednak chyba przełączyć się na styl driftu hamulcowy. Czyli ja sobie hamuję teraz, pyk. O, próbuję wyjść z zakrętu. Teraz mi się udało, nie driftując, ale myślę, że mnie to też kosztowało trochę czasu. Więc finalnie lepiej chyba trochę się z tym pobawić. Przede mną jedzie Sylwia. Ty, tą Sylwię ja chyba widziałem, jak tu ktoś zrobił na Roadstera w ogóle. A ja przypominam, w tej grze cały czas pada deszcz. Także Roadsterek, no nie wiem, jakoś nie wiem, czy mi by pasowało takim samochodem tutaj jeździć. Jadę na najtrudniejszym poziomie trudności teraz, więc... Ci przeciwnicy są mocniejsi odrobinkę. Próbuję takie małe te drifty robić z małym kątem, żeby jak najwyższą prędkość wyjściową mieć z zakrętu. No i powiem wam, że teraz dogonić jest ich niełatwo. Tych przeciwniksów, ale próbuję swoich sił. Na środku drogi jakiś słup. Oj, trzecia pozycja chyba mnie czeka, Lucek. No, ale to dobrze, jak wiecie, ja wolę sobie czasami skończyć na trzeciej i mieć satysfakcję kiedyś, że wygram na pierwszej, niż cały czas być gdzieś tam daleko z przodu i nie mieć z kim się właściwie ścigać. Możliwe, że później, w późniejszych etapach gry będzie dużo ciężej, no to wtedy sobie zmniejszę ten poziom trudności na średni i tarka będzie. A może po prostu wystarczyłoby trochę stunigować furę i byłoby lepiej, jak myślicie? O, myślę, że odrobinę szybsza mogłaby być. Czy nie? Dobra, nie próbujemy ponownie. Trochę mniej kasy tutaj zarobię, z 9000, 11, a to nawet całkiem nieźle. Ale wyścig i tak będę miał zaliczony jako tak. No, mogę sobie je powtarzać w każdej chwili, jeśli bym chciał. Zobaczmy na mapę. Tak, pokazuje mi się, że mam zaliczony, także trzecia pozycja chyba jest spoko. No, po prostu mam je sobie tutaj jeździć, nie? Dobra, i o, to może sobie zrobimy trochę fabuły. Chociaż nie, to jest misja poboczna. Możemy zobaczyć. Dex misja, tak się nazywa. No dobra. Właśnie, jedna sprawa mnie zastanawia. Wymieniliśmy sobie teraz układ wydechowy. Wątpię, żeby dźwięk mi się zmienił. To jest jedna rzecz. A druga sprawa. Zmieniliśmy sobie opony. I teraz jak palimy kapcia, to one zostawiają taki ślad. Ciekawe. Czyli jak zmienimy sobie opony na jakieś inne, to ten ślad się też zmieni. Jak myślicie? Nie, bo wtedy mamy troszeczkę inny bieżnik. Trzeba by było to zbadać. Myślicie, że ta gra jest na tyle realistyczna? Druga sprawa jest taka, że w tej grze wszędzie są czerwone światła. Tak jak już sobie to wcześniej patrzyliśmy, prawda? Nie wiem, czy mi to pasuje, czy nie. W sumie... jakiejś tam większej realistyki czy symulacji raczej nie ma co tu oczekiwać, nie? Dex misja, zobaczymy, o co tutaj biega. Hej Dex! Dobrze cię znowu widzieć! Pokażę ci, jak dojechać na start! Jedź za mną! Okej, okay. Pięknie! Teraz jedź w lewo! Nie ma luki. Daje Ej, on ma kierunkowskazy chyba! A nie, chyba... A... Nie, daje kierunkowskazy. Ruszaj w prawo! Patrz, daje kierunkowskazy. Dorastaliśmy na tych drogach. Jesteśmy z Lukasem w tym samym wieku. Oczywiście... Patrz, on miał tam kierunkowskazy, ja nie mogę ich dawać, nie? O, widzicie? Dał. Awaryjek też tu chyba nie możemy włączyć. Nie wiem, może gdzieś to w sterowaniu jest. Pokaż mi ustawienia. Sterowanie... I tak, wibracje włączone, przypisanie klawiszy.
Spójrz lewo, przełącz kamery, hamulec, gaz, klakson. Wyższy bieg, niższy bieg, nitro. Kamera, hamulec ręczny. Nie ma, bardzo uproszczone sterowanie, jeszcze nie ma tu obsługi kierownic. Jakby ktoś szukał takich doznań. Nauczyliśmy się ścigać. To chyba jakaś stacja uzdatniania wody. Kiedyś śmierdziało tu jak na bagnie, ale przez to było idealnie. Okropne powietrze, ale puste drogi. Kiedyś Lukas robię fotki. Otwarty zbiornik ścieków. Spokojnie, od tego czasu go zadaszyli. Spoko to wygląda. Mam nadzieję, że ten. Czekaj, teraz będzie fajna fotka. Dla ludzi spoza miasta. Można poćwiczyć i nie ośmieszyć się na wyścigu Showdown. Ajej. Jeśli zrobisz dobre wrażenie, może dam ci parę części, które przydadzą się na zawodach. To mi się podoba. Pofociłem sobie trochę. Dobra. Jedziemy na jakąś sławną drogę, na której Dex uczył się jeździć, ścigać. Jesteśmy, to zobaczymy co potrafisz. Okej, okay. Driftowanie tu będzie chyba. Ja mam samochód pod wyścig zrobiony, nie wiem. Zobaczmy o co chodzi. Myślicie, że dam sobie radę? Haha, z takimi rzeczami dałam sobie radę. Tu jest, wyścig się odpalił, dobra. Dla zielonych, tor wyścigowy. Czyli takie chyba legalne wyścigi tu są, nie? Jedź za mną, albo pokaż na co cię stać. O. Oczywiście, że pokażemy, znowu pada deszcz. Ja chcę mieć w tej grze roadstera i tu jeździć. Moja suka będzie miała cały czas mokrą łepetynę, ale to nic. Dante jakiś mnie tu goni. Ile mamy okrążeń? 4 aż! W poprzednim odcinku mówiłem, że lubię to w Need for Speedach, że zawsze jest nie więcej jak 3 okrążenia, ale czasami zdarzają się takie wyścigi, gdzie jest tych okrążeń więcej. Ogólnie gra, te gry są robione tak, te Need for Speedy, ta cała seria jest robiona tak, żeby nas po prostu nie nudziła, tak? Ale jak zagracie sobie w starsze części Need for Speedów, wrócicie sobie do Undergrounda, Most Wanted'a. Most Wanted może jeszcze nie tak bardzo, ale już Underground, dwójka, jedynka, bardziej dwójka. To już jest takie suche napieprzanie tych wyścigów, nie? Tak sobie wszyscy zapamiętali, że Underground taki świetny był. Ale serio, jak powrócicie, dzisiejsze nasze wymagania co do gier trochę się zmieniły i... Mam nadzieję, że wiesz gdzie jechać! Jednak oczekujemy czegoś więcej od gry, tak? Niż kiedyś, nie? Ty! Ja tak patrzę, że mi się tutaj coś z tyłu z winylem stało chyba. Jeden mi się chyba nie zainstalował. Widzicie tą pustą strefę po środku na zderzaku? Nie? Ja tam miałem winyla, musiał się skasować albo ja go nie założyłem. Będziemy musieli wrócić do garażu i to sprawdzić. W każdym razie mi się też uruchamiają tutaj chyba... światła awaryjne, gdy ląduję albo uderzam w coś mocniej, nie? Teraz zobaczymy. No już ta furka jakoś fajnie jeździ. Jeszcze to... Jeszcze do takiego fajnego tuningu trochę nam brakuje, ale... Już wygląda fajnie. Jeszcze nie ma... No właśnie, pojedziemy sobie w nocy, to sprawdzimy te światła. Sprawdzimy sobie, czy światła zaświecą się na czerwono, czy jest to taka poświata żółta, nie czerwona. Czerwony to my mamy dym spod opon. Pięknie. Wow, Lukas się tego nauczył. Robił takie manewry za dzieciaka. Możesz tu wracać kiedy chcesz. Dobra, zrobione. Tak, muszę mieć tę Sylwię, w której można ściągnąć dach. No widziałem, że coś takiego jest. Będziemy musieli sobie to ogarnąć. Ukończono, Dex misja. Co za to dostajemy? Trochę hajsiwa wpadło, ale to chyba za poprzedni wyścig także. I przy okazji skończyliśmy sobie wyścig ten tutaj. Tu mamy jakieś graffiti do ogarnięcia. Łup. I
tam mamy dalej następne. Wow. Aha, zobaczcie. Jak sobie robimy te znajdźki, to nam się kolejne części wizualne odblokowują. Na przykład teraz, jak sobie porobię wszystkie te rzeczy, to mi się odblokuje jakiś winyl ciekawy. Czy neon, tak? A blokować neon niebiesko-pomarańczowa fala, czyli jakiś pulsujący chyba. Dobra, tutaj mamy billboard do zniszczenia. I teraz pytanie, jak na niego wskoczyć? Jest taka... O, jest kopa tutaj. Ale pod kątem tak trochę. Dam radę? Sorry, Nissan. Chyba dam. I ręczny. I poszli. Dobra, porobiony. Jeden billboardzik tutaj. Te drzewa, co? O, to po powietrzu nawet było, yeah. Ta. Dobra, co my tu mamy jeszcze do roboty? No, parę wyścigów jest, no chcę trochę kasy pozdobywać, więc te dzienne wyścigi też trzeba porobić. O, a to jest... Aha, bo tutaj to można rozwalić, tylko... Nie, nie można. O, do tego też? O, drzewa można rozwalać o takie... Delikatne konstrukcje metalowe już nie bałdzo. No, trudno. Mamy chyba kolejną misję od Dexa? Chyba. Nie, to jest jakiś inny koleś. A, to jest Lukas, nasz tuner. Dużo reputacji dostajemy za to, więc warto, myślę. Ale najwięcej reputacji dostaje się od tych wyścigów nocnych, nie? Tylko, że jest duże ryzyko, że coś spierdzielisz. I no... I cię złapie policja, bo im większy masz... O, tutaj coś mamy. W ogóle, co jest z tymi billboardami, nie? Tak, billboardy na... Tekstury na billboardach są... O, teraz się... Aha, bo to się doczytuje, dobra. Już myślałem, już miałem ich w mordę dać, kurde. Może takie słabe tekstury dają, ale jest git. I pyk, doskonale. Mamy zrobiony billboard kolejny. West Side, tak to się nazywa ta okolica. I tu mamy na West Side jeszcze jeden billboard. I jeszcze gdzieś tu musi być może jakiś ukryty, nie? Możliwe, że gdzieś tutaj będzie czy coś. Tu, ale nie, tu już jest Bayview Park. Czyli West Side to jest tylko ta dzielnica tutaj. I trzeba by było się jeszcze po niej trochę pokręcić, żeby znaleźć kolejny billboard. No ale to dobra. No tak przy okazji sobie je rozwalam. One też tam, jak widać, te rzeczy, te znajdźki odblokowują nam kolejne atrakcje, nie? Więc... Jakieś tam dodatki. Dobra, tu coś mamy. A, jest skocznia. Tylko, że... Aha, ja już tutaj próbowałem wcześniej, tylko, że samochód nie doskoczył, nie? Za wolny. Może się rozpędzę teraz do tak... Dwustu. Dam radę? Musiałbym sobie turbosa walnąć tutaj. Właśnie, ciekawe jak turbosprężarka będzie brzmieć, nie? Też będzie tak syczeć fajnie, jak we wszystkich innych Need for Speedach. Dawaj. Uuu! Jeszcze za wolno. Tam można na pewno nakombinować, ale... Weźmy sobie wyścig. Pyk. I tak, teraz mam za niski poziom. Gram na poziomie trudnym. Poprzedni wyścig wygrałem, bo chyba był dosyć łatwy, ale tutaj może być już trudno. Mam za niski poziom samochodu. Stać mnie co prawda na turbosprężarkę, ale może być różnie. Pięknie wyglądają te wstawki, wstępy takie, wow. Tu jeszcze jedną taką opcję graficzną można sobie zwiększyć w tej grze. Jest to skalowanie rozdzielczości. Obecnie mam ustawione skalowanie rozdzielczości na 100, czyli rozdzielczość natywną. Ale możesz na przykład sobie ustawić dużo większe skalowanie rozdzielczości. Wtedy na przykład gra będzie renderowana w 4K albo 6K, a ty będziesz miał obraz dostosowany do twojego monitora, przez co powinna być bardziej, jeszcze bardziej szczegółowa.
mimo wszystko, ja jak sobie gram na tym monitorze i na tej odległości od monitora, to naprawdę dosyć szczegółowo to wygląda, na tyle, że jestem zadowolony. Oj, będzie trudno, nie? Musimy ukończyć na pierwszej pozycji dwa takie wyścigi na tym poziomie 180. Może być trudno, bo mój samochód jest no sporo wolniejszy od tamtych. Oni się tam chyba gdzieś rozwalają na tych zakrętach, takie mam wrażenie. Próbuję jak najmniej driftować. Chyba trochę ich podgoniłem, może. Mamy trzy okrążenia. Oj, będzie ciężko. Zobaczcie, jak na prostych mi odjeżdżają. Strasznie. Nic. Po tym wyścigu będzie trzeba doinstalować turbo. O, shit! O, już dupa. No nic, dojadę to do końca, bo trochę kasy za to wpadnie, ale doinstalujemy sobie turbo i jeszcze raz tutaj wrócę. Spróbuję to wygrać. Chociaż jeszcze... O, jeszcze mamy okrążenia. Jeszcze jedno okrążenie do zrobienia. Kurde, ale już ich nie dogonię. Tutaj nie mamy czegoś takiego jak w Fordzie, że możemy sobie powrócić, nie? Zrobić powrót. Jezu, ta grafika, jak to wygląda. Ładnie. A czy powiem wam tak, tekstury, jakość tekstur chyba nie zmieniła się od poprzedniego Need for Speed'a Paybacka, tylko po prostu wydaje się ten świat, tutaj te drogi, te wszystkie rozbłyski, to się wydaje trochę bardziej dopracowane, ale to trochę dlatego, że... Oczekajcie... To trochę dlatego, że jest dużo tego deszczu, nie? Dużo tych kałuż. I to nadaje taki ciekawy efekt temu światu, prawda? Tak, takie mam wrażenie, że ten deszcz jednak dużo daje... Dodaje takiej cukierkowości do tej grafiki. Próbuję jak najmniejsze te drifty robić. Ale ciężko jest. Jesteśmy tam z tyłu jeszcze goni. No. 91% i już koniec. Musimy jechać po części inne. Nie wiem, czy uda mi się furę stunigować na 180. Kurde, grubo. Grubo, ale zgarniemy trochę hajsu za udział. Za trzecie miejsce. Zawsze to podium, ale... 13 tysięcy, zobaczcie, turbo jest chyba za 20 tysięcy. Zaraz zobaczymy, co uda się zrobić. Może jeszcze mi starczy hajsu na coś dodatkowego, bo... zaraz, gdzie tu mamy sklepik? Niby pojawia się, że to jest zaliczone, tak? Ale musimy zagrać, znaczy zagrać, wygrać wyścig. Tu mamy sklep z częściami gdzieś. Tak, możemy się szybko tu przenieść. Powinniśmy mieć wystarczająco dużo hajsu, żeby kupić to, co potrzebuje. I kupimy sobie, myślę, że w pierwszej kolejności turbosprężarkę. Hops. 40 tysięcy mamy, nice. Dobra, patrzcie, mamy wybór. Trzy sportowe turbosprężarki. I teraz co one robią? Okazuje się, że dla mojego samochodu najlepsza będzie ta, turbo doładowanie, podwójne turbo, turbosprężarka Rootsa. Zapewnia maksymalne doładowanie przy niskich prędkościach, natomiast po wciśnięciu gazu maksymalne doładowanie jest jednak mniejsze niż przy innych układach. Ok. Podwójne turbo doładowanie wykorzystuje małe i duże turbo do osiągania większego doładowania przy niskich prędkościach ze względu na stopień złożoności, maksymalne osiągi są niższe niż przy pojedynczym turbo. Ok. Turbo doładowanie jest dobre w generowaniu maksymalnego doładowania, ale traci przy niskich prędkościach i wolno ładuje. Właśnie. Wolno się ładuje? Co to znaczy wolno się ładuje? Czyli po prostu nasz samochód będzie... jakby nie będzie tak łatwo wstawał, nie? Musimy go trzymać... A, ja myślałem, że jestem w garażu i zaczął padać deszcz. Musimy go trzymać na wysokich obrotach z tym pojedynczym turbo. A turbosprężarka Rootsa myślę, że będzie dobra dla samochodów na offroady,
gdzie zainstalujemy też na przykład czterobiegową skrzynię biegów, nie, żeby ciągnęło to od niskich obrotów ładnie. Także tu dajmy sobie pojedyncze turbo doładowanie. Ciekawe w sumie. No i tutaj mamy chłodzenie. Tutaj im lepsze chłodzenie, tym lepiej. Już mamy samochód na poziomie 181. Tu mamy układ wydechowy, na który mnie już nie stać. A nie, bo ja już ten mam zainstalowany, dobra. Tutaj mamy jakieś dodatki, nie mamy. A co my tu mamy? Aha, bo ja tutaj zainstalowałem sobie ten mój układ wyścigowy. I on jest na poziomie sport, ale możemy już zainstalować układ różnicowy wyścigowy Pro, w wersji Pro, który nic mi nie robi. Aha, dobra. On mi wtedy, nie wiem, wy tego nie widzicie, patrzcie na to. Widzicie, on mi przesuwa tę kropkę bardziej w lewo, nie? Teraz będzie bardziej pod wyścig, niby. Możemy bardziej na przykład drogowo, nie wiem, co właściwie to zmienia. No ale niby zwiększy mi się prędkość i przyspieszenie przy tym ustawieniu. Więc dobrze, dajmy sobie drogowy. No jak lepiej, to lepiej. Chyba. I tak, sprzęgło, no już mnie nie stać niestety. Możemy zamontować sobie później Pro. Wtedy będziemy mieli po prostu, myślę, że krótsze przełożenia i będziemy mogli szybciej zmieniać biegi. Tutaj opony sobie zostawiamy. Kurde, jak mocno pada, tunigujemy auto na zewnątrz, shit. Opony wyścigowe, no właśnie, tu mamy opony wyścigowe i co one robią? Nic, bo ja mam opony wyścigowe. Nieważne. Tu mamy zawieszenie wyścigowe, drogowe, moglibyśmy jeszcze... Właśnie, wydaje mi się, że to zawieszenie drogowe troszeczkę bardziej by nam zrobiło samochód pod drift jakby. Tutaj przydałoby się mocniejsze nitro. Da. I co my tu jeszcze mamy? Tu chyba nic. Aha, możemy już Pro, a ja mam Pro zainstalowany, dobra, tu też mamy Pro. Więcej części nie mamy. Co to jest wymień silnik? Co? Lol, tu możemy... What the... Ja nie zauważyłem tej opcji na początku. Oh damn. Ja tutaj tuninguję ten obecny silnik, a patrzcie. Obecnie mamy dwulitrowy silnik. Czterocylindrowy, rzędowy. Możemy tutaj wsadzić V6, 3,5 litra, 245 koni mechanicznych, znowu 306 koni mechanicznych, już z jakimiś tam częściami zainstalowane. V8 4-litrową, V6 2,9 litra, a jakaś przykokszona. Czwórka zakuty? Co to jest? Boks! Boksera możesz tu wrąbać. Ciekawe, czy się zmieni dźwięk tego samochodu wtedy. Patrzcie, można wrąbać V8, 3,8 litra, 562 konie mechaniczne do tego dziada. Kosztuje to 254 tysiące dolarów. Wydaje mi się, że możesz sobie tą część wrąbać. A, dobra, dobra. Już myślałem, że wystarczy mieć odpowiednią ilość kasy, ale my po prostu mamy to zablokowane z poziomu. Następną część odblokuję sobie na 11 poziomie. Więc warto by było chyba trochę tych nocnych wyścigów też porobić, nie? Żeby to... Ale kurde, boskie to jest. Dobra, wymień silnik. Tutaj nie możemy nic zmienić. Nie strzeliłem, o co chodzi. Myślałem, że jak wymieniamy silnik, to te konkretne części nam ulepszają jakby, tak? A tu typowo możemy... silnik wymienić. Ja no ciekawe, jak będzie to brzmieć, nie? Wow. Możemy robić, to jest chyba pierwszy Need for Speed, gdzie możemy robić takie prawdziwe swapy. To mnie bardzo ucieszyło teraz, bardzo mi się to podoba. No dobra. Zmodyfikowaliśmy sobie znacznie samochód. I to był ten wyścig chyba, nie? Nie, to nie był ten. Który to był? 180 poziom, ten. Teraz idziemy im dokopać. Zobaczymy, co fura potrafi.
Tak, mamy tutaj tylko 2 litry pod maską, rzędową czwórkę. Więc no, to brzmi taką kosiareczką trochę, nie? I patrz, tu możemy wsadzić V6, V8. Wow, shocking dosłownie. No, ale furka już zdecydowanie lepiej sobie radzi. Jest to na plus. Ja bym chciał też jakieś Mitsubishi sobie ogarnąć. Wiecie, napęd na 4 koła. Wsadzić tam V10 czy coś takiego. Wiecie, jak to będzie rwać? Kurde, jeszcze lekkie zrobimy. Nie no, ale już widzicie, że ten samochód dużo lepiej przyspiesza. Praktycznie od razu te 200 na budziku wyskakuje. Mimo, że tam jakoś dużo tych ulepszeń. Znaczy tak, turbosprężarkę sobie wsadziliśmy jedną. Będziemy musieli teraz trzymać samochód na właśnie takich wyższych obrotach. Jak jedziemy w wyścigu takim szosowym, to przeważnie mamy go na wyższych, nie? Wyższych, czyli tam powyżej chyba 4000 obrotów. Nie, to wtedy ta turbosprężarka robi robotę. I właśnie, czy słychać tę turbosprężarkę po wrzuceniu jej? Coś tam się dzieje, słuchajcie z przodu. Nie, coś tam sobie dmucha. Nie, jest gicior. Dobra, idziemy im dokopać w tym wyścigu. Ja mam teraz na poziomie 190 samochód. Widziałeś? Tak to się robi. Dobra. Bierzemy furę, odpalamy i teraz to nie ma zmiłuj. Kopiemy wszystkich po dupach jak leci. Musimy trochę więcej kasy zarobić, więc trochę tych wyścigów dziennych pojeździmy. Powiem wam, że kasa szybko tutaj idzie, jednak jak chcesz jakąś furę sobie stuningować dobrze, to trzeba trochę pojeździć tych wyścigów, naprawdę. Dlatego powinniśmy się chyba bardziej przywiązywać do jednego auta, niż... niż kupować sobie jakąś tam, wiecie, całą rzeszę tych aut, jak w Fordzie na przykład, nie? Bo tutaj tunik jest jednak drogi. Znaczy w stosunku do tego, co zarabiamy. Tutaj nie mamy wheelspinów. Nie wywalimy sobie nagle w wheelspinie miliona dolarów, prawda? Co to tam z przodu jedzie? Jakaś Golfina? Albo jakiś Mercedes A45? No, powiem wam, że cisną. Kurde, cisną na tym poziomie trudnym. Oni bardzo na zakrętach tutaj zwalniają, więc tutaj ich spróbuję właśnie podgonić. Ja mam 190 poziom mojego samochodu. A wypadałoby to wygrać, bo takie mam wyzwanie, nie? I faktycznie z tą turbosprężarką jest dużo lepiej. Wyciągniemy z tej rzędowej czwórki wszystko, co się da z tych 2 literków. No nie mogę jej dogonić. What? Spinam po ślady tutaj. Ej, jakie kozakiewicze. No patrz, jak oni tam wyrywają. Ale oni w ogóle nie driftują na tych zakrętach, nie? Myślę, że tak będzie lepiej. Po prostu próbując te zakręty pokonać tak normalnie. Co na szczęście w tym Need for Speedzie jest możliwe i wygląda całkiem okej. Nie, w poprzednich Need for Speedach, jak nie driftowałeś, no to byłeś po prostu dużo gorszy. A tutaj... na szczęście da się to zrobić. Okej, i... ty no patrz, dziady, ej! 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 No jakie kozakiewicze! Dokopali mi znowu!
Ej! Ja pierdziut. Ciekawe, czy jak przejechałem drugi raz, to dostanę też dużo kasy? Tam 11 tysięcy miałem ostatnio jakoś. Nawet więcej. Nie no, 13 chyba dostałem wtedy też. Ej no, what the fuck? Co? Ej, dobrze jechałem, ani raz jakiegoś tam większego błędu nie popełniłem, ani nic. Nie, w miarę równo. Następny wyścig tu mamy na poziomie 100. Nie no, muszę ich pokonać. Kurde, za trudni są. Dobra, zobaczymy jaki pójdzie na tym poziomie 120. Muszę dwa takie wyścigi na 180 poziomie wygrać. Może ten jest jakiś przewalony wyścig i tutaj nie daje rady, nie wiem. Ale ciężko jest. Dobra. No, w każdym razie furka już bardzo ładnie sobie ciśnie. Bardzo szybko się rozpędza do tych wyższych prędkości. Nie jest to tak, wiesz, że tutaj wsadzisz jedną część i troszeczkę się tam coś polepsza, nie? Nie ma tak, że nagle, wiesz, jakby samochód o 180 stopni zupełnie inaczej jeździ. Co jest fajne, myślę, że tam delikatnie, gdzieś subtelnie cały czas podnosimy osiągi tego samochodu. A podejrzewam, że jakbym go teraz zdegradował do tej wersji standardowej, no to by było dużo gorzej, prawda? No dobra, lecimy. No i tutaj nie powinno być problemu. Też mamy trzy okrążenia. Nie powinno być problemu, bo tutaj mamy co? Tutaj mamy dużo niższy poziom, nie? No ale trzeba je ukończyć. Też troszeczkę kasy wpadnie. No i też tam trzeba je po prostu chociaż raz przejechać, te wyścigi. Ty, ale patrz, 120 poziom mają niby tam. Znaczy 120 punkty po prostu osiągów. No, o, tak. I dalej jest, dalej się gdzieś tam blisko trzymają, tak? Nie zostają jakoś bardzo z tyłu na tym poziomie trudności. Także nie wiem, czy to jest początek gry, ja nie wiem, czy ja nie zmniejszę sobie tego poziomu trudności już teraz na średni z powrotem. To jest kosmos tutaj, co się dzieje. Dobra, hop. Nie no, ale czwórka ładnie wstaje teraz na te wyższe prędkości, jest dużo lepiej. Zwłaszcza czuję to przy, powiedzmy, przejściu przez 150 km na godzinę i tam, czy nawet powyżej 100 km na godzinę, to już dużo lepiej się zachowuje ta fura, nie? No i zobaczcie, że na wyścigu to przeważnie na wysokich obrotach ją trzymam, więc ten wybór pojedynczego turbo to chyba był dobry pomysł, bo nie schodzimy tutaj na jakieś tam obroty typu 2000 czy 3000 obrotów na minutę, nie? Jest git. Podoba mi się kamera z maski bardziej niż na przykład w Forza Horizon 4, dlatego że tutaj tak strasznie nie trzęsie. Jak jadę w Forza Horizon na kamerze z maski, to tam tak się wszystko trzęsie. Zdecydowanie bardziej wolę jeździć na kamerze z kokpitu. Przynajmniej jesteś w stanie ogarnąć, co się dzieje tam. Jakbyś miał monitor, o, ja powiem wam taką historię, że do mojego stanowiska z kierownicą ogarnąłem sobie taki monitor 43-calowy, ale z nim problem był właśnie taki, że on miał 12 milisekund odświeżania, tak? Bo on był jakiś tam słabszej jakości, jakiś taki tańszy był, nie? No i jak właśnie w Forza Horizon ustawiłem sobie na widok z maski, to smużenie tego monitora sprawiało, że po kilku minutach grania bolała cię głowa, tak? Monitor, na którym teraz gram, ma jakąś 1 milisekundę odświeżania i no, Forza i tak nie gra na tym monitorze, tak? Ale ten, co mam przyczepiony teraz do stanowiska, ma 5 milisekund i gra się po prostu fantastycznie na nim, nie? Po prostu w starszym monitorze, tym takim większym, niekoniecznie lepszym, było to odświeżanie takie nieprzyjemne. Pojawiało się jakieś takie smużenie, daj spokój. Dobra, 11 tysioków, zostaliśmy. Ej, moje ego naprawdę ucierpiało po tamtym wyścigu. Będziemy musieli tam wrócić albo z mocniejszą furą,
Albo to jakoś stunigować, zrobić słapa, nie wiem, napędu tu nie można zrobić na cztery koła, z tego co widziałem. Silnik wymienić można, ale słapa raczej nie. Dobra, to sobie zrobiliśmy, to teraz może byśmy sobie ogarnęli tutaj. Wyściga, mamy 27 tysięcy. Chyba, że przełączymy się na noc i trochę poziomów wbijamy. Tu mamy naszego Lukasa i z nim mamy coś do roboty. 120 poziom z nim mamy do ogarnięcia. Wiecie co, te wszystkie takie znajdźki, może zróbmy tak. Wszystkie te takie znajdźki, billboardy, te wiecie, prędkości i te inne rzeczy będziemy sobie robić na live'ach. Nie, takie te rzeczy. Teraz sobie trochę tego porobiłem, ale na pewno tutaj w świecie jest tego jeszcze trochę poukrywanego. A na odcinkach będziemy sobie robić wyścigi, ok? Co wy na to? Ja sobie zrobię takie dwa live'iki, gdzie będziemy to wszystko odkrywać i sprawdzać. Jak chcecie wpaść na live'ika następnego, to wbijcie na luceklive.pl. Tam macie taki czacik jak z Twitcha, typowo Twitchowy. To nie jest facebookowy live'ik, ale z Facebooka, a zresztą zobaczycie, wpadnijcie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tam też później się pojawi kalendarz z przyszłymi live'ami. Whoop! Fajny pomiar prędkości, nie? A, nawet nie zaliczyłem go tam, 160 trzeba mieć, trzeba wyciągnąć. Wypadałoby kupić nowy samochód, tak coś myślę. Więc pojeździmy jeszcze trochę tych wyścigów. Tak, pojeździmy sobie jeszcze trochę tych wyścigów i zaróbmy trochę kasy i kupmy jakąś nową furę. Co wy na to? Właśnie, jedna rzecz mnie tutaj zastanawia. Po ukończeniu całej gry dostaniemy do dyspozycji BMW M3 GTR z Need for Speed Most Wanted. I teraz pytanie, czy w tej grze pojawi się jakaś postać z Need for Speed Most Wanted? Mamy tutaj nawet możliwą do założenia naklejkę Return of the Razor. Jak ktoś był na moim Insta Stories i głosował za stworzeniem samochodu takiego naszego, z którym się będę ścigał z Jacobem, o tym jeszcze zobaczycie w innym odcinku, to widzieliście, że tam była taka naklejka. Ciekawe. Dobra, startujemy. Tutaj mamy poziom 140 tuningowy samochodów. Dużo kasy trzeba tutaj pozarabiać, żeby mieć za co tuningować te fury i za co je kupować. No, to jest początek gry, więc tutaj wiadomo, że jeszcze tej kasy się zarabia mniej niż później. No ale... Wow, jak to wygląda, człowieku. Jedzie przede mną Sylwia. Jeszcze ani jednej Sylwii nie widziałem bez dachu, a ponoć da się dach ściągnąć. To jest kurde ciekawe. Z ciekawości chyba nawet ten samochód bym kupił, ale powiem wam, że wolałbym chyba coś teraz albo z większym silnikiem wziąć, albo z napędem na 4 kapcie. Żeby to miało naprawdę, żeby to buciło także szok, nie? Wiesz, gubisz wszystkich na starcie, te sprawy. Nie? Bo teraz ja mam samochód początkowy i dopóki my tu nie zrobimy jakiegoś drogiego słapa silnika, na przykład na V6, no to podejrzewam, że on jeszcze tak fajnie cisnąć nie będzie. Teraz ja mam znacznie wyższy poziom od moich przeciwników, o 50 punktów większy, więc... A i tak są gdzieś tam z tyłu cały czas, nie? Więc ja nie wiem, czy ten poziom trudności nie jest dla mnie za mocny, ale z drugiej strony... Wiecie, jak zmniejszę sobie ten poziom trudności o 1, to wtedy będę wszystko wygrywał jak leci, a to też mi nie do końca leży. Także mam jakieś tam wyzwanie, żeby jednak mieć ten samochód dużo szybszy, żeby coś tam kombinować i wtedy ta gra ma taki większy sens moim zdaniem, nie? Też trzeba sobie troszeczkę to koloryzować. A wywodzę się z czasów,
kiedy dostawałeś, brałeś do ręki, wyrywałeś z drzewa patyka, brałeś go do dwóch rąk i udawałeś, że jedziesz samochodem, nim tak po prostu skręcałeś. To była zajebista zabawa. Po prostu miałeś wyobraźnię, myślałeś, że jedziesz jakimś Ferrari czy coś. Dlatego ja sobie lubię tak urozmaicać sam z siebie tę grę też. Chociaż dzisiejsze gry są tak stworzone, że twórcy łapią nas za rączkę i prowadzą przez całą fabułę albo karierę. Dlatego ja chyba tak lubię te gry z otwartym światem. Nie wszystkie, ale większość z nich lubię właśnie. Niż te takie, gdzie mamy zamknięty ten świat, jakoś tak mało do dyspozycji. Chociaż grałem też w Uncharted. Tam mamy... trzeba przyznać, jakąś tam opcję, jakieś tam opcje mamy do wyboru. I to też jest spoko, że czasami warto sobie pograć w coś takiego bardziej wyreżyserowanego, prawda? Musimy sobie jeszcze... Wow, co to było? Jak się dziwnie samochód zachował. Aha! Cześć, spróbuję to jeszcze raz zrobić. Nie, to było jakoś tak, driftowałem w jedną stronę i chciałem... odwrócić się w drugą. Czekaj. Nie, nie udało się. Bardzo dziwnie się przez chwilę zachował. Nie wiem, co to było. Coś jak z tych poprzednich Need for Speedów. Ops. No i 500 metra zostało. No strasznik zostawiłem z tyłu. Wow! Jedno drzewo chyba było nie do zniszczenia czy coś. Chociaż nie, nie wszystkich zostawiłem z tyłu. Jednych bym zdublował, ale jeden cały czas gdzieś tam ciśnie za mną. No i okej, udało się. Musimy jeszcze bardzo ważną rzecz jedną zrobić. Przeniesiemy się na chwilę do garażu i w garażu sobie to malowanie tam troszeczkę poprawimy z tyłu. I może zrobimy tak, że co odcinek będziemy coś do tego samochodu dodawać, albo może też zmienię samochód, nie wiem. Kurde, mam tyle pomysłów tutaj, co możemy zrobić. Aut jest sporo do wyboru, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, 52 tysiące mam. Ja sprawdzę tylko, czy za tą kasę mogę kupić coś fajnego. Widziałem tam Range Rovera terenowego. Myślicie, że to by była dobra opcja? Range Roverek taki fantastyczny. Chyba nie. Nie chcę takim wielkim klocem jeździć. Dobra, patrzmy. Wow. Dlaczego tak? Ocena modyfikacji? Jakich modyfikacji? A, dobra. Jasne. To chyba chodzi o to, co możemy w tym samochodzie wizualnie zmienić. No i tutaj mamy Silviorkę. Ja bym tylko z ciekawości ją kupił. I zobaczył, co się da w niej zrobić. To będzie prawdopodobnie, to będą same osiągi, co ma mój obecny samochód. Ale ten dach, czy da się go ściągnąć, czy nie? No, raczej bym celował... Nie zauważyłem tej BM-ki! Nie, dobra. Zbieram hajs na tą BM-kę. 70 tysięcy dolarów. Nie, ja muszę mieć ten samochód. Bo ja muszę mieć się czym ścigać z Jacobem. Nie mówcie nikomu. Tak, nie w tą stronę mówię. W tą stronę mówię. Nie mówcie nikomu, ale ja muszę z nim wygrać. I muszę tą furkę sobie odpowiednio stuić. No. No tak. Dobra. I tu mamy jeszcze Lotusa Exige'a, człowieku. Odblokowanego już. Wiesz, jak to będzie. Ciekawe, czy w tym Need for Speed'zie też ten samochód będzie taki, wiesz. Zwrotny fantastycznie. Nie wiem. Audi bardzo ładne jest. Siedziałem w tym Audi. I dziwnie mi było, bo nie byłem taki przyzwyczajony. Nie jestem przyzwyczajony do tych nowych samochodów. W niektórych jak usiądę sobie to jest fajnie. A w innym... tak, w tym było mi dziwnie. Ten słupek A jest taki dziwny. Tam mi zasłaniał troszeczkę widoku. Nie wiem. Ale zobaczcie sobie. Tutaj mamy coś takiego jak ocena modyfikacji. I prawdopodobnie to tyczy się tego, że możemy w samochodzie jakoś tam dużo zrobić, nie? Dobra, zobaczmy, BMW. Cyk. Nie wiem, czy wiecie, ale można do niej dodać ten bodykit z Need for Speed Most Wanted 2005. I to jeszcze nie wszystko, bo nie wiem, co się da zrobić ze środkiem. Podejrzewam, że nie da się tam z niego wyciągnąć wszystkiego, ale
da się mieć tutaj właśnie BMW GTR, BMW M2 GTR z Most Wanted'a typowo. Zobaczcie, dokładnie ten sam model. Aż mi normalnie, wiecie co, nie? Zobacz. Zrobili model od nowa w tym Need for Speedzie. Zobaczcie, prawdziwa BMW z Most Wanted'a. Ta, no nic na razie nie kupię, zostanę chyba przy tym samochodzie, bo chcę sobie na tą BMW zwykłą nazbierać, a tą dostanie się chyba po skończeniu fabuły, z tego co tam widziałem. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.